Teraz może poprosimy o komentarz do słów Jarosława Kaczyńskiego, który wykluczył możliwość koalicji z panem, ale czy ja proponowałem, z pańskim ugrupowaniem czy ja, po czy ja proponowałem kiedykolwiek sojusz z socjalistą? Przepraszam bardzo, ale pan Kaczyński jest partią, przecież wszyscy mówią, pan Kik, wszyscy mówią, że to jest partia socjalistyczna. Dlaczego wy nazywacie PiS partią prawicową? Wszyscy mówią tak, PiS ma program na lewo od SLD, rzeczywiście, natomiast nazywacie go partią prawicową, no macie schizofrenię. W ogóle cały kraj jest w stanie schizofrenii. No, parę dni temu Sąd Najwyższy ogłosił, że ustawa jakaś tam w tej chwili nieważne, jest sprzeczna z konstytucją. I Sejm ma czas tam 10 miesięcy czy ileś, żeby ją poprawić, tak? Czyli jednocześnie obowiązuje ustawa sprzeczna z konstytucją i obowiązuje konstytucja, w której jest artykuł, że przepisy konstytucji są bezpośrednio. Przecież to jest państwo dla schizofreników. To nie jest normalne państwo. Jak to jest możliwe, że obowiązuje jednocześnie ustawa sprzeczna z konstytucją? A jak schizofreniczne, to już nie totalitarne, przyzna pan.